dobry wieczór Państwu. Z prawdziwą przyjemnością mam okazję przedstawić, zaprezentować może swego rodzaju gwiazdę, celebrytę, ale jednocześnie człowieka, który właśnie walczył o prawo i sprawiedliwość, popularnie zwanego agentem Tomkiem, który zdobył wielką sławę, wszedł przebojem do Sejmu. Proszę Państwa, pan Tomasz Kaczmarek jest dzisiaj naszym gościem i z chęcią odpowie na wszystkie Państwa pytania. Mam nadzieję, że wieczór będzie ciekawy i udany. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, damy to ogromny zaszczyt móc się z Państwem spotkać. Przede wszystkim chciałem podziękować organizatorom za możliwość przyjazdu do Państwa, spotkanie się z Państwem. Myślę, że na wstępie tego spotkania powiem kilka słów o sobie, a później spotkanie będzie na pewno bardziej interesujące i bardziej żywe, kiedy Państwo będziecie mi zadawali pytania i zachęcam do tego, aby te pytania zadawać, bym mógł Państwa tutaj ciekawość co do mojej służby, zarówno w Centralnym Biurze Śledczym, czy w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym zaspokoić i przede wszystkim zaspokoić tą ciekawość co do dzisiejszej mojej aktywności jako posła na Sejm i członka Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Rzeczywiście główne mainstreamowe media nadały mi przydomek agenta Tomka w związku z wykonywaniem przeze mnie zadań i pracy w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Ten przydomek po części miał trochę zdyskredytować moją osobę, ośmieszyć to wszystko, co Centralne Biuro Antykorupcyjne pod kierownictwem pana Mariusza Kamińskiego robiło, aby łapać przestępców, łapówkarzy, którzy dokonywali tego typu przestępstw, piastując najwyższe urzędy w państwie. Może zacznę od początku, od tego, jak tak naprawdę po raz pierwszy trafiłem do policji, mając 19 lat. Tuż po ukończeniu liceum postanowiłem wstąpić w szeregi policji i od samego początku, będąc młodym chłopakiem, chciałem pomagać ludziom. Chciałem nieść pomoc w taki sposób, aby eliminować z życia publicznego, społecznego tych, którzy niosą pewnego rodzaju zagrożenie, są przestępcami, handlują narkotykami, handlują bronią, czy handlują też kobietami. Na samym początku wstąpiłem do jednostki antyterrorystycznej i rzeczywiście już w 1995 roku miałem kontakt z tymi, którzy dopuszczają się tych najcięższych przestępstw. Pochodzę z Wrocławia, tam też rozpocząłem tą właśnie swoją karierę pracy w policji. Ukończyłem Uniwersytet Wrocławski, Wydział Socjologii, będąc już właśnie policjantem. Pracowałem w pionach operacyjnych, w Wydziale Kryminalnym, gdzie zwalczałem przestępczość samochodową. Służyłem również w wydziale, który zajmował się wykrywaniem i łapaniem sprawców zabójstw i morderstw. Pracowałem w Wydziale do Walki Przestępczości Gospodarczej i w 2002 roku po raz pierwszy jednostka Centralnego Biura Śledczego, jednostka przykrywkowa, wystosowała po raz pierwszy takie ogłoszenie ogólne dla wszystkich funkcjonariuszy w Polsce, pionów operacyjnych, zachęcając ich do tego, aby złożyli swój akces pracy w tej jednostce. Również złożyłem chęć pracy jako policjant pod przykryciem. Zgłosiło się około 300 osób. Z tej grupy zostało wyselekcjonowane około 14 osób, które trafiły na kurs, który nie tylko przygotowywał i uczył, w jaki sposób należy wykonywać te zadania policjanta pod przykryciem, ale swego rodzaju był też dalej selekcją, ponieważ z tej grupy 14 osób w efekcie do tej jednostki policyjnej trafiły dwie osoby. Także selekcja była bardzo ciężka i trzeba było spełnić duże wymagania, aby móc tego rodzaju pracę wykonywać. Na czym ta praca polegała? Polegało to na tym, że pod zmienionym nazwiskiem, zmienionymi danymi personalnymi, niejednokrotnie zmienionym wizerunkiem, ci funkcjonariusze infiltrują od wewnątrz, od środka struktury przestępcze, mafijne, tych grup zorganizowanych, które, tak jak mówiłem wcześniej, handlują narkotykami, czy handlują bronią i materiałami wybuchowymi.
również ci policjanci także zwalczają tą przestępczość korupcyjną. Szanowni Państwo, w 2006 roku powstało Centralne Biuro Antykorupcyjne, pierwsza tak naprawdę służba specjalna w Polsce, która w ustawie już ma zapisane, że nie mogą w niej służyć ludzie, którzy mieli do czynienia z tymi służbami PRL-owskimi, czyli ze służbami bezpieczeństwa czy WSI. Ci ludzie nie mogli zasilać szeregów tej służby, tak samo nie mogli zasilać szeregi tej służby osoby, które były tajnymi współpracownikami służb tamtego systemu. Dlatego pan Mariusz Kamiński, dokonując rekrutacji funkcjonariuszy, którzy mogli w tej służbie zwalczać korupcję, postawił na ludzi młodych. Tak? Były to osoby młode, ale już ogromnie doświadczone, posiadające wiedzę i taką wiedzę merytoryczną, ponieważ to były osoby wywodzące się chociażby ze Straży Granicznej, Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i od samego początku, chociaż w siedzibie Centralnego Biura Antykorupcyjnego, które się mieści przy Alejach Ujazdowskich w Warszawie, tak naprawdę nie było nic, nie było stołów, nie było papieru, nie mieliśmy telefonów, drukarek, to pomimo tego, że od razu, od samego początku jakoś potrafiliśmy się zorganizować, to mogliśmy też od razu być tą instytucją, która walczy z przestępczością skutecznie, ponieważ te osoby posiadały bardzo, bardzo duże doświadczenie i od razu można było ofensywnie zatrzymywać tych, którzy rozkradali Polskę. Jak Państwo wiecie, dzięki mainstreamowym mediom uczestniczyłem w trzech dużych sprawach, gdzie wyeliminowaliśmy tych, którzy dokonywali czynów niezgodnych z przepisami prawa. Była to sprawa byłej posłanki Platformy Obywatelskiej Beaty Sawickiej. Ta sprawa była związana z nielegalnym zakupem działki na Helu. Sprawa z nielegalną prywatyzacją wydawnictw naukowo-technicznych w Warszawie. I tutaj udział pani Marczuk i sprawa związana z domem w Kazimierzu Dolnym. To o tych sprawach Państwo na pewno dużo poprzez media słyszeliście. Ja myślę, że przejdźmy może od razu do pytań i w tych szczególnych kwestiach dotyczących tych spraw będę Państwu udzielał odpowiedzi. Natomiast chciałbym podkreślić jedną istotną kwestię, chociażby związaną ze sprawą Beaty Sawickiej. Cieszę się, że organy państwa, jakim jest sąd i prokuratura, tak naprawdę nie dały się zwieść łzom przestępcy i stanęły te organy państwowe na wysokości zadania, ponieważ dziś Beata Sawicka już usłyszała wyrok 3 lat pozbawienia wolności. Ten wyrok nie jest jeszcze prawomocny, sprawa trafiła do sądu apelacyjnego, ale myślę, że również i ten organ państwowy stanie na wysokości zadania i ten wyrok zostanie podtrzymany i rzeczywiście ta była przedstawicielka Sejmu poniesie surowe konsekwencje za swoje niezgodne z prawem postępowanie. Chciałbym tutaj też od razu rozwiać pewnego rodzaju może wątpliwości, czy Centralne Biuro Antykorupcyjne, w tym również ja, działaliśmy zgodnie z przepisami prawa, ponieważ wielokrotnie zarzucano nam, że to my namawialiśmy do tego, aby ta posłanka dopuściła się tych czynów niezgodnych z prawem, czy była uwodzona, czy też rozkochiwana. Oczywiście jest to nieprawda, a tego typu wypowiedzi, czy cały ten cyrk medialny, który został zorganizowany, był wystosowany po to, aby wpłynąć na opinię publiczną, wpłynąć na prokuratora, który tą sprawę prowadził. No dziś już wiemy, że te wszystkie wypowiedzi tak naprawdę mijały się dalece z rzeczywistością i z faktami, jakie miały miejsce. Także, Szanowni Państwo, zachęcam do zadawania pytań. Ja może mam pierwsze pytanie. Na ile w tej chwili po rządach Platformy Obywatelskiej jest zachowana integralność tych struktur, które były stworzone, takie właśnie CBA? Ja z dużą przykrością patrzę teraz na tą rzeczywistość, w jakiej muszą funkcjonować
ci funkcjonariusze pod kierownictwem obecnego szefa, pana Pawła Wojtunika. W mojej ocenie sam Donald Tusk w sposób świadomy rozmontowuje polskie służby specjalne, w tym również policję. Tak naprawdę, szanowni państwo, no kiedy słyszę tego typu wypowiedzi dziennikarzy czy jakieś publikacje medialne, że Donald Tusk podczas rozmów, no, które chciałby w pewien sposób pozostawić tylko dla siebie, odkręca wodę, aby nie być podsłuchiwanym, to jest dosyć sytuacja kabaretowa, ponieważ to on, będąc premierem, nadzoruje i kontroluje służby specjalne w Polsce. Rzeczywiście to pana pytanie jest dosyć trafne, ponieważ większość tych ludzi, którzy służyli pod kierownictwem pana Mariusza Kamińskiego, została zmuszona do tego, aby CBA opuścić, tak, żeby zrezygnować z pracy. Tak też stało się w moim przypadku. Później państwu opowiem, jak kulisy mojego odejścia z Centralnego Biura Antykorupcyjnego, ale ja jestem bardzo dużym optymistą i dziś w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym jest wielu funkcjonariuszy, którzy są odważni, którzy są merytorycznie przygotowani do tego, aby zwalczać tą przestępczość łapówkarską. Natomiast będzie to tak naprawdę możliwe w tym momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość przejmie władzę w Polsce, ponieważ dziś w mojej ocenie Paweł Wojtunik, który jest szefem CBA, swoją postawą, swoimi postępowaniami daje jasny sygnał tym funkcjonariuszom, aby nie robili nic, aby tak naprawdę siedzieli przy biurkach, pili kawę i w sposób dzielny i odważny tej korupcji w Polsce nie zwalczamy. Ja mam pytanie do pana jako posła. Czy dzisiaj jest w ogóle jakaś świadomość, że partia rządząca może chcieć fałszować wybory w Polsce? No ja podczas wczorajszego spotkania w Cambridge, przedwczorajszego w Londynie, też spotykałem się z tego rodzaju pytaniami i przy ostatnich wyborach ta instytucja mężów zaufania, którzy kontrolowali jakby proces zliczania głosów w komisjach wyborczych, myślę, że to było świetne rozwiązanie. One bardzo dobrze się sprawdziło i świetnie funkcjonowało. I myślę, że przy kolejnych wyborach należy tą instytucję mężów zaufania zachować. Tak, tylko na pewno na początku września pojawiły się informacje, że wybory prezydenckie, wyniki wyborów prezydenckich trafiają na serwery w Rosji. Czy serwery, które czy były przygotowane przez firmy rosyjskie? Tak. Miała... Oczywiście, no to jest duży znak zapytania, w jaki sposób to przebiegało. No ja dziś nie jestem w stanie tak wprost odpowiedzieć na to pytanie, czy do jakich fałszerstw w ogóle doszło, czy poprzez te serwery można było te głosy manipulować. Natomiast na pewno w przyszłości proces oddawania głosów i przebiegu całościowego wyborów należy bardziej monitorować i kontrolować. Oczywiście tak, to jest jakby tutaj ten kierunek najbardziej zasadny. Przepraszam, miałem takie pytanie. Jak pan ze swojego punktu widzenia wieloletniego pracownika służb specjalnych ocenia to, co się wydarzyło w Smoleńsku? Przez pryzmat swojej pracy, doświadczeń, zarówno w policji, jak i w CBA. Oczywiście patrzę na tą całą sytuację aktywności służb specjalnych czy Biura Ochrony Rządu bardzo negatywnie. Sam system i sposób przygotowania tej wizyty czy tego wszystkiego, co działo się po katastrofie w Smoleńsku, to stawia służby specjalne w bardzo złym świetle i wskazuje na to, że te służby są dziś no, mocno nieudolne, ale to nie wynika z faktu, że nie wiem, pracują tam osoby, które są nieprzygotowane, bo ci żołnierze i ci funkcjonariusze, którzy tam służą w większości, są to wysokiej klasy specjaliści i eksperci. Natomiast tak jak powiedziałem wcześniej, tutaj komentując sytuację w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, odnosząc się teraz chociażby do służby kontrwywiadu wojskowego, to wszystko zależy od tego, kto tymi instytucjami dziś w Polsce kieruje.
generał Nosek tak naprawdę nie zrobił nic, aby wyjaśnić przyczyny katastrofy smoleńskiej, a to właśnie ta służba, służba kontrwywiadu wojskowego jest zobligowana do tego, aby takie informacje czy materiały pozyskiwać, które by wskazywały na to, co tak naprawdę w Smoleńsku się wydarzyło. Tak? Ja, będąc dziś parlamentarzystą, będąc przedstawicielem Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, koncentruję się na tej pracy, monitorując właśnie działania służb specjalnych. Ja podczas kampanii wyborczej, mój okręg wyborczy to województwo świętokrzyskie, podczas spotkaniami z ludźmi nigdy nie mówiłem, że jestem ekspertem z zakresu gospodarki, ekonomii czy służby zdrowia, bo nie jestem. Jestem ekspertem z zakresu bezpieczeństwa państwa, zarówno bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, i jestem ekspertem z zakresu zwalczania przestępczości zorganizowanej. I dobrze, ponieważ ludzie od wszystkiego są do niczego, tak? W Klubie Parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości mamy świetnych prawników, mamy świetnych ekonomistów i bardzo się cieszę, że z tymi osobami dzisiaj tworzymy, z tymi posłami tworzymy taki zgrany team, gdzie po prostu tą konkretną wiedzą możemy się nawzajem uzupełniać i wspierać. I tak jak ja dzisiaj monitoruję te patologie czy nieprawidłowości, jakie dochodzą, jakie mają miejsce właśnie w służbach specjalnych, tak inne dziedziny życia publicznego są monitorowane przez moich kolegów z Prawa i Sprawiedliwości. Jestem członkiem Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Ubolewam nad tym, że nie mogę pracować w Komisji do Spraw Służb Specjalnych, natomiast przedstawiciele Platformy Obywatelskiej zrobili wszystko, aby osoby, które reprezentują Prawo i Sprawiedliwość, a są w tym zakresie bardzo dobrze i merytorycznie przygotowane, by móc w tej komisji pracować, aby tam się nie dostały. Tak, ponieważ blokowali wejście do tej komisji pana Antoniego Macierewicza czy Mariusza Kamińskiego. W moim przypadku byłoby dokładnie tak samo. I dziś przy współpracy właśnie z panem Macierewiczem i z panem Kamińskim akurat taką zwracamy szczególną uwagę na to, co dzieje się w służbach specjalnych. I chociażby po szeregu moich interpelacji, w których zadawałem pytania szefom służb specjalnych, a w szczególności szefowi SKW, wszczęto nielegalną inwigilację i bezprawne podsłuchiwanie posłów opozycji. W związku z tym właśnie złożyłem zawiadomienie do pana prokuratora generalnego Seremeta i dziś w tej sprawie toczy się śledztwo prowadzone przez prokuraturę wojskową, ponieważ jest to niedopuszczalne, aby w demokratycznym państwie wracać do tych tradycji byłego systemu. Państwo znacie słynną szafę Lesiaka, gdzie opozycja wtedy była przez te służby specjalne rozpracowywana. Tutaj mógłbym postawić właśnie znak równości pomiędzy szafą Lesiaka a obecną postawą generała Noska, który jest szefem SKM. Co pan sądzi na temat informacji wśród pominętych osób? W Polsce ogólnie się mówi, że dla Prawa i Sprawiedliwości inwigilację prowadzi CBŚ, CBA, SKW dla Tuska, a dla Schetyny, ABW. Tyle. To są jakieś w mojej ocenie mrzonki i plotki, tak? Przede wszystkim te służby powinny zajmować się tym, aby po pierwsze zwalczać przestępczość zorganizowaną, po drugie dbać o bezpieczeństwo państwa, tak? Rzeczywiście postawa obecnego szefa SKW będzie wskazywała na to, że wykonuje tą swoją pracę dla obecnego obozu władzy i Donalda Tuska. Natomiast rzeczywiście dziś jesteśmy jako przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, ci, którzy zajmują się służbami specjalnymi, przygotowani do tego, aby te służby reformować, aby dać możliwość tym żołnierzom i funkcjonariuszom do tego, aby oni dzielnie służyli, dbali o nasze wspólne bezpieczeństwo, tylko tak naprawdę musi dojść do zmiany władzy w Polsce. Rzeczywiście media bardzo często informują o tym, że ilość podsłuchów w Polsce dziś
wzrasta, tak, że społeczeństwo jest coraz bardziej inwigilowane, ale to wynika z tego, że po prostu ci funkcjonariusze i żołnierze zostali posadzeni za biurkami i nie korzystają z narzędzi i z uprawnień, jakie posiadają, aby móc z pewnymi patologiami życia publicznego walczyć. No w tej sytuacji, kiedy uzyskałem taką informację, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości, a jest to informacja bardzo wiarygodna, właśnie są podsłuchiwani, no nie mogę zrobić nic innego, jak tylko zawiadomić stosowne organy państwowe. Jestem ciekaw, czy to śledztwo zostanie poprowadzone w sposób rzetelny i wyjaśni tą całą sytuację. Mam tu wątpliwości, ponieważ ten materiał i jakby ta bezprawna inwigilacja jest opatrzona klauzulą tajności. I żeby prokurator mógł te dokumenty otrzymać, to tak naprawdę musi uzyskać zgodę szefa SKW. A w momencie, kiedy szef SKW staje się praktycznie głównym, tym negatywnym bohaterem tego śledztwa, no to nigdy nie pozwoli na to, aby być rozliczonym za swoje bezprawne postępowanie. Ja chciałbym się tutaj jeszcze odnieść do tego pytania związanego z katastrofą w Smoleńsku i do Biura Ochrony Rządu. No, doszło do wielu naprawdę ogromnych zaniedbań, zaniechań i w związku z tym zastępca szefa Biura Ochrony Rządu usłyszał zarzuty karne i został ze swojego stanowiska zdymisjonowany. Natomiast naprawdę, Szanowni Państwo, nie mogę sobie jakoś to poukładać, dlaczego cały czas swoje stanowisko piastuje szef Biura Ochrony Rządu, pan Nosek. Tak? W momencie, kiedy on jest odpowiedzialny za życie i zdrowie prezydenta naszego państwa, w momencie, kiedy ten prezydent ginie, tak, no to szef BOR-u jest awansowany i zdobywa kolejne szlify generalskie. No to jest sytuacja naprawdę dalece patologiczna i niedopuszczalna. Tak? Nie wiem, po prostu ci, którzy dopuścili się największych zaniechań i nie dopełnili swoich obowiązków, mam wrażenie, że dziś są wynagradzani po to, aby im zakneblować usta. Tak? Dziś w Polsce afera pogania kolejną aferę, tak, i trzyma się za wszelką cenę swojego stołka i władzy, wskazuje na to, że ta świadomość, że zostaną rozliczeni, no, nie pozwala im chociażby honorowo podać się do dymisji. I Donald Tusk i jego ludzie będą za wszelką cenę tej władzy się trzymać i nie będą jej chcieli oddać, ponieważ zdają sobie sprawę z tego, że po wygranych wyborach przez Prawo i Sprawiedliwość poniosą konsekwencje. Tylko tu nie mówimy o jakimś odwecie czy zemście, ponieważ mamy w Polsce prawo, które obowiązuje wobec wszystkich i wszyscy są równi wobec prawa i nie może być tak, że mam jakieś święte krowy, które unikają poniesienia odpowiedzialności, ponieważ są znanymi politykami czy celebrytami. I Donald Tusk zdaje sobie sprawę z tego, że jeżeli straci władzę, to usłyszy zarzuty karne. I nie tylko w świetle tych wszystkich afer korupcyjnych, ale przede wszystkim w świetle katastrofy smoleńskiej. Czy w związku z tym obecna władza może się posunąć do kontrolowania detonacji systemu po to, żeby zachować stanowisko, na przykład wprowadzić stan wojenny? No bo w momencie, kiedy... No ja bym aż daleko takich wizji nie kreślił, ponieważ Polska jest państwem demokratycznym. Cieszę się, że ludzie zaczynają w Polsce otwierać oczy, chociażby marsz, jaki się odbył w ostatnim czasie w Warszawie, Obudź się Polsko, no wskazał poprzez ilość, poprzez te tłumy ludzi, które się tam zebrały, no mi to daje jednoznacznie sygnał, że ludzie po prostu mają dość rozkradania naszej ojczyzny, że mają dość tego lawirowania Tuska i po prostu okazują w ten sposób no tutaj swoje stanowisko, aby oni po prostu już skończyli stosować tylko zagrywki PR-owskie, ładnie, pięknie wyglądać, ale tak naprawdę myśleć o Polakach, bo po to zostali
wybrani, ale wskazują też na to ostatnie badania sondażowe, gdzie Prawo i Sprawiedliwość już w tych badaniach przekroczyło, no, wyprzedziło Platformę Obywatelską. Zbisowali poprzedni wynik wyborów i co pan sądzi w ogóle na ten temat? Jaka jest szansa i w jakim to terminie ewentualnie można by coś zmienić? No oczywiście, oczywiście tak. Szanowni Państwo, w świetle tych ostatnich wszystkich wydarzeń, badań sondażowych, ja jestem dużym optymistą, że do tych wyborów dojdzie wcześniej niż za 3 lata. Ale tak naprawdę to wszystko jest w Państwa rękach, ponieważ to Państwo poprzez swoje działania, poprzez demonstrowanie swojego niezadowolenia, tak będziecie mogli zmusić Donalda Tuska do tego, aby podał się do dymisji. No, ostatnie głosowanie nad wotum nieufności, tak, no jednak pokazuje, że Donald Tusk w parlamencie ma większość, ma świetnie policzone głosy i po prostu siedzi na swoim stołku i się uśmiecha, ponieważ wie, że poprzez Sejm tutaj nic nie grozi, tak? Tu będzie obawiał się jedynie tylko po prostu reakcji społeczeństwa. Ale jaką szansę widzicie poparcie? Konkretnie? Ja jestem optymistą i widzę taką szansę, że w przyszłym roku dojdzie do wcześniejszych wyborów, ponieważ chociażby Związki Zawodowe Solidarność i te wszystkie organizacje prawicowe już zapowiadały bardzo duże manifestacje, tak, blokowanie parlamentów przez kilka dni. Wiem, że nawet artyści mają w tym uczestniczyć. Tu znany piosenkarz, tak, Paweł Kukiz też zapowiedział swoją aktywność w tej sprawie. Także no, myślę, że no, ludzie tak naprawdę się mocno solidaryzują ze sobą i będą robić wszystko, aby tą rzeczywistość w Polsce zmienić. Przede wszystkim, tak jak powiedziałem na początku naszego spotkania, ja się cieszę, że dziś w Klubie Prawa i Sprawiedliwości naprawdę jest sporo ekspertów od polityki międzynarodowej, od polityki społecznej, tak? I w momencie, kiedy ten ster władzy przez Prawo i Sprawiedliwość zostanie przejęty, to tak naprawdę od razu możemy ruszyć z kopyta i tą dzisiejszą polską rzeczywistość mocno, mocno zmieniać. Oczywiście w tym kierunku na lepsze, tak? Jak pan sądzi, może się wiąże trochę z tym poprzednim pytaniem. Właśnie. Ilu polityków PO, bo pan jest posłem, więc spotyka tych ludzi tam, ilu polityków PO ma na tyle sumienia, że... Przecież jest to oczywiste, że sami nie będziecie rządzić, a większości, ponad 50%, nie dostaniecie niestety. Ale też tu jestem optymistą, bo te ostatnie sondaże wskazują na to, że w momencie, kiedy były one przeprowadzane, wtedy byłyby przeprowadzone wybory, to wygralibyśmy je właśnie większością. Natomiast wracając, bo rozumiem, że pani się pyta tutaj o ewentualną jakąś koalicję. Tak, mówię, bo byli politycy, którzy przeszli z PiS-u do PO, jak wiemy, pani Kluzi Krostowska na przykład. Czy są w ogóle jakieś takie osoby, które ewentualnie Odnosząc się może tutaj w tej kwestii sumienia, tak, tak, i właśnie, jakby postawy właśnie przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, no muszę cofnąć do tego czasu, kiedy byłem funkcjonariuszem Centralnego Biura Antykorupcyjnego i rzeczywiście pracowałem pod przykryciem chociażby przy sprawie Beaty Sawickiej. Wtedy przedstawiałem się jako młody, bardzo zamożny biznesmen, mający wpływ na szereg inwestycji, które w Polsce można przeprowadzić, i miałem okazję poznać część przedstawicieli Platformy Obywatelskiej i tak naprawdę wiem, co kryje się pod tych ich iluzorycznymi płaszczykami mężów stanu, i zapewniam Państwa, że to nie są osoby naprawdę godne zaufania. Natomiast to też się wyraziło chociażby w tym dniu, kiedy posłowie w Sejmie składali przysięgę. Kiedy przyszła moja kolej, przedstawiciele Platformy Obywatelskiej na sali plenarnej zaczęli tupać i buczeć, no ale to jest efektem
właśnie wcześniejszej mojej pracy, jakby wiedzy, jaką posiadam na ich temat, kim są tak naprawdę. No z takimi ludźmi nie wyobrażam sobie żadnych rozmów, żadnych proszę. To była pewna forma wyróżnienia. Ale ja nie wyobrażam sobie z tymi ludźmi jakiejkolwiek współpracy czy koalicji. Nie są, no, też nie można tak generalizować. No, ja chociaż dobrze oceniam chociażby pana Marka Biernackiego i dziwię się, że on dziś jest właśnie przedstawicielem Platformy Obywatelskiej. Nie wiem, czym się kierował, wstępując do tej partii, no ale to jest ich wybór, tak? Są osobami dorosłymi już wiele lat, wykonującymi mandat poselski, także... Chodzi o to, żeby jak najszybciej odsunąć od władzy. Zrobić wszystko, żeby posunąć władzę. Dalej nie chcieli Polski. Oczywiście. Taki mamy cel, tak, bo w momencie odsunięcia Platformy Obywatelskiej od władzy, tak, będzie można przeprowadzić w Polsce gruntowne reformy. Pan tutaj też wskazał na bardzo istotną kwestię polityki międzynarodowej i z czym się wiąże nasze członkostwo w Unii Europejskiej. I rzeczywiście ta postawa Donalda Tuska, jaką nam on dzisiaj prezentuje, jest bardzo słaba i praktycznie cały czas na kolanach, zarówno i przed wschodem, i przed zachodem. Nikt nie mówi, żeby tutaj, nie wiem, dochodziło do jakichkolwiek konfliktów, natomiast no, trzeba w sposób stanowczy i twardy, tak, walczyć o to, co tak naprawdę nam się w Unii Europejskiej należy. Rzeczywiście, no, być może Donald Tusk dał się skusić Angeli Merkel na jakieś stanowisko w Unii Europejskiej, no ale chociażby 2-3 dni temu Jarosław Kaczyński wystosował pismo do Camerona, tak, wskazując mu na fakt dopłat, które Polsce się należą, aby te dopłaty nie były zmniejszane i żeby na to się nie godzić, a żeby Polska tak naprawdę uzyskała to, co jej się należy, tak? I tutaj polityka ta międzynarodowa rzeczywiście ona powinna być prowadzona w sposób twardy, stanowczy, ale przecież to nie będzie budziło żadnych konfliktów, po prostu będąc członkami Unii Europejskiej musimy egzekwować swoje prawa i dążyć do tego, abyśmy siedzieli w pierwszym rzędzie przy stoliku, a nie w czwartym, piątym i nie mieli wpływu na to, jakie decyzje w Unii Europejskiej zapadają. Szanowni Państwo, tutaj odnosząc się do kwestii wymiaru sprawiedliwości, no, borykamy się z pewnym problemem, który nie został rozliczony już na początku lat 90. Tak? Państwo pewnie wszyscy oglądaliście nocną zmianę. Tak? No, wtedy powinno dojść do pełnej lustracji. Tak? Ci, którzy byli agentami, ci, którzy funkcjonowali w tamtym czasie, powinni zostać rozliczeni i ponieść konsekwencje. Rzeczywiście większość z tych osób zapewne dzisiaj testuje urzędy właśnie w wymiarze sprawiedliwości, ale co jest najgorsze, że no tak naprawdę te instytucje rządzą się własnymi prawami. No, to jak powiedział to chociażby Gowin, tak? No, to jest swego rodzaju klika. Co na to wskazuje? No, chociażby umorzenie postępowania związanego z korupcją w Sądzie Najwyższym. Też w ostatnim czasie Gazeta Polska chociażby duży artykuł na ten temat napisała, gdzie prokuratura w Krakowie umarza postępowanie prowadzone przeciwko sędziom Sądu Najwyższego i wielu przedstawicielom właśnie tej palestry prawniczej, powołując się na jakieś kuriozalne luki w zapisie prawa, tak, gdzie materiał dowodowy jest tak mocny i tak bogaty, że na podstawie tego materiału dowodowego te osoby po prostu powinny być skazane i odbywać już dawno wyroki w zakładach kary. Zresztą w ten sam sposób, Szanowni Państwo, byliście pewnie informowani, że Weronika Marczuk, tak, w związku z tą prywatyzacją wydawnictw naukowo-technicznych została uniewinniona, tak? No, ale to nie jest nic bardziej mylnego, ponieważ postępowanie w jej sprawie, Szanowni Państwo, zostało umorzone. I tutaj znaku równości nie można postawić pomiędzy umorzeniem a uniewinnieniem, tak? Dlaczego to postępowanie zostało umorzone? Umorzone zostało właśnie w taki sam sposób, jak właśnie to śledztwo związane z korupcją w Sądzie Najwyższym, ponieważ prokurator prowadzący to postępowanie
zakwestionował legalność pozyskiwania właśnie materiału dowodowego. Nie kwestionował wypowiedzi czy postawy tych głównych negatywnych bohaterów tej sprawy, tylko kwestionował legalność prowadzenia operacji i działań przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Po tym, jak to postępowanie zostało umorzone, jej adwokaci złożyli zawiadomienie do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w związku z możliwością przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy CBA. I dzisiaj w Warszawie, w prokuraturze na Pradze, jest prowadzone śledztwo. I decyzja w tym prowadzonym śledztwie, czy funkcjonariusze przekroczyli uprawnienia, czy też nie, ma zapaść w grudniu. Jeżeli prokurator wyda decyzję, że funkcjonariusze działali zgodnie z obowiązującym prawem, no to ja rozumiem, że w tym momencie pojawi się wniosek i to śledztwo przeciwko pani Marczuk i prezesowi WMT zostanie po prostu wznowione. Ta sprawa dla mnie dziś nie jest jeszcze zakończona i jestem przekonany, bo znam w całości ten materiał dowodowy, no trudno, żebym go nie znał, ponieważ sam w tej sprawie uczestniczyłem i prowadziłem rozmowy, tak, no po prostu te osoby poniosą konsekwencje. Nawiązując jeszcze do, jeśli można, nawiązując jeszcze do poprzedniej, co by tak zahaczając lekko o te taczki, pan pozwoli, ja jeszcze dokończę, bo tak, żeby to... Chodzi o te poparcie. Co pan sądzi o dystansie Piotra Dudy teraz w stosunku do partii politycznych, czytaj do PiSu? No ja, że szanowni a państwo... A bez Solidarności, a nie no tak, ale, no, ale jakby uczestniczenie w ostatniej demonstracji, a tak? Ale po ostatniej, bo ja bym, po. Co nie, ostatniej, ja bym tutaj akurat nie dopatrywał się sytuacji, która mogłaby przynieść coś niepożądanego. Będziemy mogli ją sprawować samodzielnie, nie będzie trzeba z nikim zawiązywać żadnej koalicji. I tak naprawdę czego się Donald Tusk boi? Tak? No bo dojdzie do zmiany konstytucji, dojdzie do zmian wielu przepisów prawa i wtedy, tak jak pan tutaj pytał o wymiar sprawiedliwości, czy będzie można tych wszystkich, którzy rozkradali naszą ojczyznę, pociągnąć do odpowiedzialności. Tak, w tym momencie będzie można to spokojnie zrobić. Ja nie miałem tej okazji nigdy poznać generała Petlickiego, natomiast mamy wspólnych znajomych i wspólnych przyjaciół i ci moi koledzy, którzy dziś są żołnierzami jednostki GROM, którzy służyli razem z generałem Petlickim, no oni po prostu nie wierzą w to, że mogło tutaj w tym przypadku dojść do samobójstwa, ponieważ ten człowiek był żołnierzem z bardzo mocnym charakterem, tak, i no, osoba bardzo odważna, także ciężko tutaj jakby mówić, że doszło do samobójstwa, tak. No, te osoby, które go bardzo dobrze znały, z którymi ja rozmawiałem, twierdzą, że jest to po prostu niemożliwe. Oczywiście, tylko że ja na to pytanie nie jestem dziś w stanie odpowiedzieć, ponieważ ja nie znam materiałów tego śledztwa, tak? Nie znam kulisów tej sprawy, co tam tak naprawdę się wydarzyło. No, liczę na to, że prokurator i funkcjonariusze, którzy tą sprawą się zajmują, no wskażą na okoliczności, jakie miały miejsce. Nie obawia się pan optymistycznie, zakładając, że pan cały czas podkreśla, że Prawo i Sprawiedliwość obejmiemy władzę, będzie ponad 50%, tak dalej. Wszyscy, myślę, na tej sali życzyliśmy sobie tego bardzo. Nie obawia się pan tego, że będziemy mieli, nawet jeżeli obejmiecie władzę, załóżmy w przyszłym roku, czy za dwa lata powtórki z lat 2005-2007, media, jaskot, afery, Komisja Europejska. Wszyscy pamiętamy, co się działo i znowu będziecie musieli, powiedzmy, po dwóch, trzech latach oddać władzę. Oczywiście, tutaj może tak jakby trochę szerzej się do tego pytania odniosę. Media wielokrotnie zarzucały, że Centralne Biuro Antykorupcyjne pod kierownictwem pana Mariusza Kamińskiego to była służba, która była ewidentnie upolityczniona, tak? I było to narzędzie Prawa i Sprawiedliwości do walki ze swoimi konkurentami. Oczywiście totalna bzdura.
wielokrotne kłamstwa, pracując w tej służbie, no, nikt nie był przez swoich przełożonych ukierunkowywany do tego, kogo ma ścigać, a kogo nie. Tak? Ale żeby jakby tutaj dać dowód tym słowom, no to przecież to Centralne Biuro Antykorupcyjne pod kierownictwem pana Kamińskiego zatrzymało ministra sportu, tak, który był w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. No, to też poprzez działanie Centralnego Biura Antykorupcyjnego Jarosław Kaczyński podał rząd do dymisji, ponieważ jeden z koalicjantów, czyli Samoobrona, okazał się nie do końca uczciwy. Tak? No, jeżeli by było tak, że jest to służba upolityczniona, to nigdy tego typu działań by nie przeprowadzała, tak? Chociażby, nie wiem, afera przeciekowa, proszę popatrzeć, Kaczmarek, myślę, że tak, to jest oczywiste, wiemy, wszyscy zdajemy sobie sprawę, że w Polsce są potężne środowiska i biznesowe, i rozmaite lobby, prawnicy i inni, prawda? Którym bardzo nie na rękę było to, co Jarosław Kaczyński jako premier próbował w Polsce. No tak, ale z tym układem należy bardzo stanowczo i bezkompromisowo walczyć. Rzeczywiście, chociażby media, te główne mainstreamowe, dziś są tym narzędziem wspierającym Platformę Obywatelską, ale wydaje mi się, że tam też dochodzi już powoli do pewnych zmian, ponieważ no, obserwując to, co dzieje się w tym życiu medialnym, no, też ci dziennikarze już zaczynają krytycznie wypowiadać się na temat postaw właśnie polityków Platformy Obywatelskiej. I myślę, że to będzie ten okres, będzie ten moment, że dojdzie do gruntownych reform i do gruntownych zmian w Polsce. I że te wszystkie kliki, te układy, które się dzisiaj tak właśnie potworzyły w naszym kraju, że one zostaną rozbite i tak naprawdę rząd nie będzie sięgał po pieniądze do kieszeń płytkich, tylko zaczniemy sięgać do kieszeń głębokich, bo dziś podatkując i tak naprawdę wyciągając pieniądze od tych, którzy są najbiedniejsi, no, zapomina się o tym, że można podatkować zagraniczne banki, które funkcjonują w Polsce, czy chociażby duże hipermarkety, tak? I tutaj szukać pieniędzy, a nie szukać u tych, którzy są najbiedniejsi. Mam pytanie, na ile służby rosyjskie mogą zagrażać działalności w tej chwili opozycji w Polsce? No, na pewno ten moment, kiedy pojawiły się zdjęcia z ciałami ofiar katastrofy smoleńskiej, to należy odczytywać jednoznacznie, że to jest prowokacja ze strony Rosji, ze strony służb specjalnych, ale odczytuję to też jako swego rodzaju odwet za to, że Polska jakby wskazała, że Rosjanie postąpili w sposób haniebny i niegodny, tak, zamieniając ciała i dziś tak naprawdę część rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej nie jest pewna, czy w tym miejscu są pochowane te osoby, które są członkami ich rodzin. To odczytuję jako tutaj ewidentny taki ruch i odwet ze strony służb specjalnych rosyjskich. Natomiast, Szanowni Państwo, no, żeby móc wyeliminować jakiekolwiek wpływy ze strony służb specjalnych rosyjskich czy jakichkolwiek innych na terenie naszego państwa, no to my potrzebujemy mieć silne i mocne swoje służby specjalne, tak? W momencie, nie wiem, czy Państwo o tym mieliście okazję czytać, w momencie, kiedy doszło do katastrofy smoleńskiej, z ramienia SKW został wysłany jeden funkcjonariusz, który poleciał do Smoleńska, ale z oficjalną delegacją, jeszcze znany z imienia i nazwiska. Tam Rosjanie go przejęli na 3 dni, po czym wrócił do Polski i zwolnił się ze służby. No, jeżeli my będziemy w ten sposób postępować i w ten sposób działać, to tak naprawdę no, zagrożone będzie bezpieczeństwo i suwerenność naszego kraju. Tak? Tam są odważni ludzie, tam są odważni żołnierze, którzy by pojechali do Smoleńska, czy pojechaliby do Rosji i naprawdę narażając swoje życie, tak, no, zrobiliby wszystko, aby przyczyny katastrofy smoleńskiej móc wyjaśnić. Było takie pytanie. 2 kwietnia 2010 roku, prawdopodobnie już o godzinie 11, Bronisław Komorowski przejął jakby obowiązki prezydenta, tak? Którego? 10. 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
czy rzeczywiście odbyły się te wszystkie przejęcia jakby zgodnie z prawem? No to jest dobre pytanie, ja dziś na nie też nie jestem w stanie odpowiedzieć, ale rzeczywiście będziemy te kwestie wyjaśniać i wiele, wiele innych, chociażby sytuacja, kiedy przedstawiciele strony rosyjskiej są odznaczani orderami przez Polskę, no nie wiem, w związku z jakimiś działaniami, które miały wyjaśnić tą katastrofę. Ja złożyłem pisma właśnie do prezydenta, do ministra spraw wewnętrznych i ministra spraw zagranicznych, gdzie proszę o to, aby no, udostępnili mi te dokumenty, które miałyby uzasadniać tak, wręczenie tych odznaczeń i medali. Naprawdę jestem bardzo ciekaw, co tam jest zapisane i w jaki sposób oni to uzasadniają. Zresztą to pytanie dotyczące Komorowskiego, rzeczywiście u nas posłowie się tym, ja osobiście się tym nie zajmuję, dlatego nie jestem w stanie na to odpowiedzieć. Z tego co wiem, zajmuje się tym poseł Wipler i poseł Szczerski i na pewno ta kwestia zostanie też wyjaśniona. Znaczy oficjalnie nie mamy takiej wiedzy, czy to jest rzeczywiście zgodnie z prawem, czy wszystko odbyło, czy nie. No, dziś jednoznacznie nie powiem, nie czy wiem. Tak, czy nie. Tego, ja osobiście tego nie wiem i nie chciałbym tutaj wysnuwać jakichkolwiek teorii na ten temat. Ja wracając do pana pracy, mam takie pytanie. Jak po tym słynnym płaczu tej posłanki Sawickiej na konferencji rozpoczęła się medialna nagonka na pana? Wszystko gdzieś pojawił się tajemniczy agent Tomek, zdjęcia w gazetach oczywiście zakryte. I jak się pan czuł jako człowiek, jako funkcjonariusz, który wykonywał swoją pracę od swoich podwładnych i nagle rozpoczęła się całkowita nagonka medialna, przy czym też była możliwość zagrożenia dla pańskiego życia, bo wcześniej pan działał pod przykrywką i ktoś mógł się dowiedzieć, kim pan jest. No tutaj odnosząc się do tej kwestii zagrożenia życia, tak naprawdę ten proces mojej dekonspiracji i ujawniania mojego wizerunku i danych personalnych, on się rozpoczął po tym, jak została zakończona właśnie sprawa związana z domem w Kazimierzu Dolnym. To nikt inny, jak osoba, która jest bardzo blisko związana właśnie z byłą parą prezydencką, panem Kwaśniewskim i Jolantą Kwaśniewską, właśnie dostarczyła mediom zdjęcie z moim wizerunkiem. I to należy odczytywać jako akcenty za zgodne z prawem wykonywania działań jako funkcjonariusza CBA, gdzie zbieraliśmy materiał dowodowy na to, aby właśnie ujawnić te niezgodne z prawem postępowanie. Dziennikarze postąpili, mówiąc tak delikatnie, dość nieroztropnie, bo cienki pasek piksujący moje oczy w żaden sposób nie chronił, a nie wzięli pod uwagę tego, że kilka lat wcześniej właśnie jako policjant pod przykryciem infiltrowałem od wewnątrz te struktury mafijne, struktury zorganizowanych grup przestępczych, gdzie niejednokrotnie ci bandyci, rozwiązując pomiędzy sobą problemy i porachunki, strzelają do siebie, czy podkładają sobie bomby pod samochody. I rzeczywiście tutaj przez tych dziennikarzy zostałem wystawiony na tacy na odstrzał. Oczywiście ta sytuacja pokazuje ogromną słabość naszego państwa, ponieważ ujawniono funkcjonariusza, który tak naprawdę pracował i służył po to, aby Polska była państwem bezpiecznym i bez złodziei i łapówkarzy. Natomiast w tamtym okresie, co było istotne, osoba, która była odpowiedzialna do tego, aby na tą sytuację zareagować, żeby do tej dekonspiracji nie doszło, był odpowiedzialny szef CBA. I rzeczywiście pan Mariusz Kamiński złożył zawiadomienie do prokuratury w związku z bezprawnym ujawnieniem wizerunku i danych personalnych jego funkcjonariusza. W tamtym okresie też zakończyła się sprawa związana z aferą hazardową. Wtedy Donald Tusk odwołał Mariusza Kamińskiego z sprostowanego stanowiska szefa CBA i wtedy też prokuratura bardzo szybko jakby z tym materiałem ujawnienia mojego wizerunku szybko się uporała i wydała postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa w tej sprawie. Argumentowała to między innymi tym, że opinia publiczna ma prawo być informowana o interesujących ją rzeczach. I po części się zgadzam, bo w państwie demokratycznym media powinny ludzi informować. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, no nie kosztem życia i zdrowia funkcjonariuszy, którzy służą
służą Polsce. No wtedy też nastał nowy szef w tamtym okresie, pan Paweł Wojtunik, który w tej sprawie już kompletnie nic nie zrobił. Mógł od tej decyzji prokuratury się odwołać. Nie odwołał się i w mojej ocenie dał takie ciche przyzwolenie mediom, aby ten proces dekonspiracji się pogłębiał i dalej trwał. Ja zostałem przeniesiony do pracy biurowej i praktycznie dano mi do zrozumienia, abym opuścił szeregi CBA. To też zrobiłem, odszedłem z CBA i wtedy też mogłem zabrać głos, tak? Mogłem podjąć debatę publiczną, mogłem w tym wszystkim nieprawdziwym, kłamliwym rzeczom, które były wypowiedziane na mój temat, czy funkcjonowania Centralnego Biura Antykorupcyjnego w tamtym okresie, po prostu zaprzeczyć i przedstawić chociażby na takich spotkaniach jak tutaj z Państwem, jak te rzeczy wyglądały, te sprawy przebiegały w rzeczywistości. I właśnie tutaj poprzez kluby Gazety Polskiej, poprzez inne organizacje prawicowe właśnie spotykałem się w Polsce z ludźmi i to rzeczywiście poskutkowało tym, że zostałem poproszony, aby kandydować do parlamentu i z ostatniego miejsca na liście w województwie świętokrzyskim udało mi się zebrać taką ilość głosów, by dziś być posłem. A czy zareagował Pan w stosunku do tego, co publikowali w czasie Pana wizerunki, jeśli tak, to w jaki sposób? Ja będąc funkcjonariuszem CBA nie mogłem tego zrobić, później. A później, Szanowni Państwo, ja nigdy do tego nie chcę wracać. To dla mnie to jest po prostu strata czasu. Tak? Dziś procesy z tymi dziennikarzami, czy nawet z osobami, które w sposób negatywny na mój temat się wypowiadały, to w mojej ocenie to jest strata czasu. Ja dzisiaj tą energię i ten czas wolę jakby tutaj skupić się na tym, by zmieniać Polskę. Tak, by reagować na to, co dzisiaj dzieje się w służbach. Zdecydowanie wolę przyjechać do Dublina i się z Państwem spotkać i móc podyskutować o bieżącej sytuacji w Polsce, niż ten czas spędzać na salach sądowych i tak naprawdę udowadniać no, tym ludziom, że my funkcjonowaliśmy i działaliśmy zgodnie z przepisami prawa. To są, wydaje mi się, już dziś ich problemy, tak? Ja koncentruję się na tym, aby przede wszystkim uzdrowić polskie służby i przede wszystkim na tym, abyście Państwo mieli poczucie, że Polska to jest kraj, który jest bezpieczny i jest tam coraz mniej przestępczości. Że będzie bezpieczny. Że będzie bezpieczny, tak jest, że będzie bezpieczny. Jak jeszcze sprawę zapytać o tą marihuanę i ruch Palikota, bo Pan wpadł z nimi w zatarg. Wtedy, kiedy to była przedstawiony projekt ustawy, jak to wyglądało tak naprawdę? No rzeczywiście, dziękuję Panu bardzo za to pytanie. Ja przez wiele lat bardzo mocno walczyłem z handlarzami narkotyków i czasami sobie pozwalam na taki żart, że narkotyki to było moje hobby, ale hobby w tym takim pozytywnym znaczeniu, ponieważ walczyłem z tymi strukturami przestępczości zorganizowanej. Szanowni Państwo, to jest pomysł kompletnie nie do przyjęcia, jakiś horrendalny. Mam wrażenie, że ruch Palikota to jest wielka organizacja lobbująca na rzecz właśnie zorganizowanych grup przestępczych. Znaczy tutaj, bo zgadzam się z Panem, ale on pozyskuje tym młodych ludzi. Nie wiadomo dlaczego wśród młodych. Znamy nawet tutaj w Dublinie, dlaczego Ayana Palikota, dlaczego? A bo on jest za legalizacją marihuany. Marihuana stała się jakimś haszyszem dla wielu młodych ludzi, czyli że należy zalegalizować i dlatego on jest fajny. Ale to tylko świadczy o tym, że ci młodzi ludzie nie są do końca świadomi. Dokładnie, nie są świadomi, tak? Szanowni Państwo, to przyciąga, tak, ale no, to nie jest tędy droga, dlatego że ja widziałem wiele dramatów młodych ludzi, dzieciaków w Polsce i nie tylko, bo również za granicą i dramatów całych rodzin, gdzie te dzieciaki były uzależnione od marihuany. Tak, i po prostu to jest nie, w ogóle nie do przyjęcia, ale mówiąc o jakby tym całym procesie pomysłu nie karania za posiadanie marihuany, to wzmocni tylko i wyłącznie struktury przestępcze, które handlują narkotykami. Dlaczego? Bo jeżeli te przepisy miałyby określić
pewną ilość, gdzie odstępuje się od karania za posiadanie, no to ci dealerzy momentalnie dostosują się do tego prawa, im to będzie na rękę, bo z tą ilością będą chodzić po ulicy i będą sobie te narkotyki swobodnie sprzedawać. No ale komu to przyniesie korzyść, to co powiedziałem wcześniej? No właśnie tylko tym dealerom narkotyków, bo oni będą zarabiali pieniądze. Państwo żadnych korzyści z tego nie będzie miało. No, też sobie pozwolę na może taki ironiczny przykład, no kiedy państwo miałoby z tego korzyść? No, miałoby wtedy, kiedy by zalegalizowało uprawy, zalegalizowałoby dystrybucję i sprzedaż, tak? I polscy rolnicy pod szklarniami uprawiałyby marihuanę, tak? A Unia Europejska jeszcze dawałaby im dopłaty. No to wtedy tutaj jest korzyść dla państwa. No ale oczywiście to jest totalnie głupi pomysł, dlatego że no, marihuana jest tym narkotykiem, który jest, no jest to pierwszy krok do pewnego stylu życia. Właśnie sięgania później po te narkotyki. I to przepraszam, wejdę panu w słowo i w słowie swojego przedmówcę, znaczy te pana, który składał zadał pytanie. Chyba koledze to chodziło o to, nie tyle, że no, młodzi będą głosować tego. Chodziło o pozyskanie tak zwanego nowego elektoratu, spoza twardego elektoratu, czyli duża grupa młodzieży się kieruje. I teraz, jak ja bym to widział, ewentualnie pytanie do pana, w jaki sposób można robić kampanię informacyjną, chociażby na tego typu spotkaniach, że dzisiejsza marihuana, to nie ta marihuana sprzed 15 lat czy 20, bo są różne mutacje i taka jest prawda, tak musieliśmy. Taka jest prawda. Ona bardziej uzależniona jest porównywana do koki na przykład i tak dalej. Także akurat tutaj, nie, bo chodzi... tutaj jeśli chodzi o narkotyki, to powiem nieskromnie, jestem ekspertem w tym. No dlatego, w tej dziedzinie. Natomiast tak. Ten elektorat. Pan się pyta, czy nam przyszło. Nie, my już to robimy. Ja się spotykam z młodymi ludźmi w Polsce właśnie na tego rodzaju spotkaniach. Wielokrotnie mam spotkania w szkołach, gdzie rozmawiam z młodzieżą, chociaż nie jest to rolą posła, aby uświadamiać, czym są narkotyki i jak są szkodliwe. Tak? Natomiast rolą posła jest to, aby ci młodzi ludzie nie dali się zwieść tym głupotom, które politycy, przedstawiciele ruchu Palikota im tutaj serwują, tak? Żeby po prostu nie dali się takim głupim pomysłom omamić i nabrać. Dlaczego? Bo pan mówi odmiany, tak, mutacje. No, nie jest tak do końca. Ta marihuana wielokrotnie jest nasączana różnego rodzaju chemikaliami po to, aby uzależniać. Nasączana jest niejednokrotnie heroiną po to, aby uzależniać. A po co ci dealerzy chcą uzależniać? No po to, żeby mieć stałych odbiorców i żeby mieć no, pieniądze. I żeby mieć, tak, rynek zbytu i to jest, i to jest, i to jest. Ma pan słuszną rację, że nie jest rolą posła uświadamiać i tak dalej, natomiast uruchomienie dołów tak zwanych partyjnych, żeby tą robotę w terenie robiły. Ale widzi pan, ja mówię, że nie jest to rolą posła, ale ja to robię. Bardzo ale fajnie, ja to robię. Za to. Tak, ja to robię. Ja to robię. Natomiast moje stanowisko jest w tej sprawie jednoznaczne. Tak? Ten świat narkotykowy, ten narkobiznes po prostu trzeba wyrwać z korzeniami, ponieważ, tak jak powiedziałem wcześniej, widziałem dramaty rodzin, widziałem dramaty poszczególnych młodych ludzi, którzy byli uzależnieni od narkotyków, no ale z drugiej strony widziałem to, w jak świetny sposób żyje się tym, którzy do tych dramatów doprowadzili, tak? I przepisy, które miałyby tutaj rozwiązać sytuację tych nielegalnych majątków, tak? Konfiskatę niejednokrotnie pałacy, czy ekskluzywnych, drogich samochodów, czy pieniędzy poukrywanych na kontach gdzieś za granicą, no tutaj rozwiązania, przepisy prawne muszą być naprawdę sprawne i one muszą pomóc policjantom czy funkcjonariuszom służb specjalnych, aby po prostu ten narkobiznes wyrwać z korzenia. Przede wszystkim na dzień dzisiejszy chyba nie ma takiego prawa, przepisu, żeby konfiskować właśnie mienie za tego typu przestępstwa. Takie przepisy po części są, ale one są niezwykle przeciągłe. Nie wiem, że Holandia na przykład w tej chwili wprowadzono prawo, że można tą dalej marihuana jest legalna, ale sprzedawać tylko obywatelom państwa holenderskiego, czyli widać. Także, ale Holandia już sama odchodzi od tego pomysłu. Ten turysty, tak zwanych turystów, którzy tam przyjeżdżali, okazało się, że to przyniosło więcej szkody niż pieniędzy. Oczywiście i rzeczywiście Holandia, która była
była tym krajem takim bardzo liberalnym co do narkotyków, no dziś sama się z tego wycofuje i ten proces wycofywania on będzie szedł coraz głębiej i te narkotyki zejdą. Nie, nie, dziękuję. Ciasteczko, poproszę wody, bo mi po prostu gardle zaschło i wyschło. Okazało się, że to przynosi więcej szkody niż pożytku. Ci turyści, którzy przyjeżdżają się napalić za darmo. A ja jeszcze dopowiem, że w sprawie narkotyków to powinno być informowane dużo w szkołach i przede wszystkim rodzice powinni być na takich właśnie zebraniach, żeby później był mógł taki rodzic wytłumaczyć dziecku, tak. Bo przeważnie się mówi, mamo, to są miękkie narkotyki, to wszyscy, my to możemy, wiesz, że to wszyscy to robią. Dlatego rodzice, moje dziecko nie, moje tak samo. Oczywiście dlatego taka... dużą wiedzę powinni właśnie wiedzieć rodzice. Bo kiedyś było, że tylko w mieście były te narkotyki, a w tej chwili, bo jesteśmy też narkotyki z takiego środowiska i wiemy, pod szkołami to jest po prostu tragedia. Do czego to dochodzi, gdzie biorą dzieci narkotyki i co się dzieje. Wszystko to, co pan mówi, to jest dokładnie prawda. Bo, oczywiście, bo ja jestem za taką kampanią informacyjną, która by przedstawiała tutaj zagrożenie. Natomiast z racji tego, że przez szereg lat i w policji, w Centralnym Biurze Śledczym walczyłem z tą przestępczością narkotykową, ja jestem zwolennikiem bardzo ofensywnych działań. Tak? Jeżeli CBA jest tą służbą, która ma walczyć z korupcją na najwyższych szczeblach władzy, bo do tego została powołana. I w momencie, kiedy szefem zostaje pan Wojtulik, kiedy pan Mariusz Kamiński został odwołany, no to funkcjonariusze, którzy są w pionach operacyjnych, roznoszą broszury z informacjami do urzędników, tak? Aby ci się wystrzegali tego okrutnego obywatela, aby ten go czasem nie skorumpował, no to jest po prostu kpina. Tak? Oczywiście instytucje pozarządowe, tak, różnego rodzaju organizacje, niech prowadzą takie kampanie, które informują o tych zagrożeniach, o korupcji, o narkotykach. Tak? Ale ja będę się zawsze koncentrował na tym, aby właśnie te instytucje, które są no, przez państwo powołane do tego, aby zwalczać tą przestępczość, to one mają działać stanowczo, mają działać bezkompromisowo i ofensywnie. Dlaczego? Ponieważ podam Państwu taki przykład z życia. To było po tym, jak została zakończona sprawa Beaty Sawickiej. Media wywęszyły, że w CBA rzeczywiście są agenci pod przykryciem. Rozmawiam z jednym z biznesmenów i dyskutujemy na temat nielegalnej prywatyzacji jednego z polskich przedsiębiorstw. I co ten biznesmen mi opowiada? On mnie uczy i instruuje mnie, w jaki sposób mamy się wystrzegać Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Ale co jest w tym wszystkim najlepsze i najciekawsze, to on uczył mnie, jak mamy się wystrzegać agenta Tomka. I co ta sytuacja mi pokazała, szanowni państwo? Ta sytuacja mi pokazała to, że sprawnie funkcjonujące CBA działa właśnie w sposób prewencyjny, ponieważ ci, którzy chcą łamać prawo, 5 razy się zastanowią, czy to prawo łamać, czy brać łapówki, czy w ten sposób rozkradać nasz kraj. Tak? Bo będą wiedzieli, że poniosą konsekwencje. I to oczywiście jestem za takimi kampaniami informacyjnymi, ale świadomość, że są sprawne służby, że są w Polsce sprawne instytucje, prokuratura, sądy, tak? To będzie tą świadomością, że nie warto rozkradać ojczyzny, że nie warto łamać prawa i należy do tych rozwiązań, wrócić, tak? Tylko, szanowni państwo, z drugiej strony też nie można się obawiać, że to będzie kraj policyjny, tak? Że nie wiem, ludzie się będą bać, że o 6 rano ktoś do nich wpadnie i tak dalej. To jest bzdura, tak? Bo przecież ktoś, kto jest uczciwy, tak? Nie popełnia przestępstw, no to dlaczego o 6 rano ktoś ma do niego przychodzić i mu wyważać drzwi, czy zatrzymywać? Wtedy będą bać się ci, którzy działają w sposób nielegalny. Może raczej, przepraszam, że to powiem, może raczej chodzi o to, żeby ktoś, kto ukradł 100 tysięcy złotych,
nie czuł się bezkarnie, bo dziś jest tak, że ktoś, kto ukradnie 100 zł, może pójść do więzienia, choć nie pochwalamy tego czynu, ale ktoś, kto ukradnie o wiele więcej, może czuć się bezkarnie. Oczywiście, ale ja to zaobserwowałem chociażby podczas swojej służby w centralnym biurze antykorupcyjnym, tak? No, sprawa Sawickiej 5 lat, tak? Sprawa Marczuk umorzona, Kwaśniewscy umorzeni, tak? I z tymi sprawami się tak naprawdę no, cały czas się przeciąga. Hazardowa, skręcona, schowana pod dywan. No ale jeżeli nie wiem, 2 dni temu media informowały, matka nie zapłaciła kwoty. Tak, 2000, tak, i ona jest zatrzymywana, tak, dzieci oddawane do rodziny. Tak, rodzinie, no, tak oczywiście. No, no, przepraszam, to jeżeli pociągnę ten młotek, z Pana doświadczeniem, z Pana wiedzą, kto tu popełnił błąd? Sąd, policja, czy ktoś jeszcze inny? Szanowni Państwo, no nie... A bo to jest bardzo istotna sprawa, bo uogólniamy sprawę, to też jest... Nie w mojej ocenie wszyscy. No, w mojej ocenie wszyscy. Wszyscy po kolei. Tutaj poszedł ten błąd, posypał się lawinowo. W mojej ocenie wszyscy. No ale z czego to wynika? No, jedni będą zrzucać na drugich. Jeżeli ja zadaję pytania dotyczące chociażby funkcjonowania służby kontrwywiadu wojskowego. W Polsce główną osobą, która tą służbę nadzoruje, jest Donald Tusk, ponieważ jest premierem. Część swoich obowiązków scedował na ministra spraw wewnętrznych, pana Cichockiego. Minister obrony narodowej również jest tą osobą, która w części sprawuje nadzór nad tą służbą. I na moje interpelacje uzyskuję odpowiedzi, że jeden i drugi zrzucają to z siebie, przerzucają na drugiego i tak naprawdę wziąłem te dokumenty do kupy i ja mówię, kurczę, no w Polsce nikt tych służb dzisiaj nie nadzoruje. Tak? No i tak to właśnie... Właśnie tak stąd wynika moje kolejne pytanie. Chciałabym wiedzieć, w jaki sposób Pan zamierza zweryfikować służby, czy ludzi, którzy tak naprawdę pracują dla naszego czy rządu, czy w samorządach, czy są oni powiązani w jakikolwiek sposób, czy to ze światem przestępczym, czy ze służbami obcego kraju? I drugie pytanie, jaki jest Pana stosunek do immunitetu, który tak naprawdę bardzo często pozwala chronić osoby, które przekraczają granice prawa, natomiast no to jest dla nich jakby idealna przestrzeń do wszelkiej działalności. Oczywiście, to może odpowiem na to drugie pytanie. Rzeczywiście ten immunitet w mojej ocenie on posłom jest niepotrzebny i myślę, że on powinien zostać zniesiony. Posłowie mają świetne narzędzie w ręku, jakim jest ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora i przy wykorzystaniu tych przepisów prawnych mogą świetnie sprawować swój mandat poselski. Tak? No, te przepisy obowiązują, ten immunitet obowiązuje. Rzeczywiście, chociażby w sytuacji byłego senatora pana Pieszewicza, tak, no, tam głosami Senatu ten immunitet nie został zniesiony. Dopiero można było go rozliczyć za swoje niezgodne, za jego niezgodne z prawem działania, dopiero jak się zakończyła kadencja. I tak, ja jestem na stanowisku, że ten immunitet powinien zostać zniesiony, no bo dlaczego posłowie nie mieliby płacić mandatów, czy być w jakiś sposób szczególny chroniony, tak? No to tym bardziej powinny być osoby, które swoją postawą powinny dawać przykład, tak, i być osobami uczciwymi. To to samo dotyczy sędziów i prokuratorów. Ale nie, tutaj immunitet mógłby być, dokończę tą wypowiedź. Gdyby tutaj byli przedstawiciele, dziennikarze Gazety Polskiej czy TVN24, od razu by padło pytanie, tak, kontrujące tą moją wypowiedź. No ale panie pośle, sam pan miał w Warszawie, w centrum Warszawy kolizję i uniknął pan mandatu, ponieważ pan ma immunitet. No, ale to byłby już taki jawny atak, który miałby mnie zdyskredytować, ale ja nie mam nic do ukrycia, dlatego Państwu o tym mówię, tak? Ale
to ja, będąc wtedy rzeczywiście sprawcą tej kolizji, zadzwoniłem na policję, poprosiłem oficera dyżurnego, aby wysłał patrol i w żaden sposób nie uchylałem się od tego, aby ponieść konsekwencje i aby mandat zapłacić. Tylko policjanci mieli związane ręce i tego mandatu mi po prostu wystawić nie mogli. Nie mogli, ponieważ właśnie, takie są przepisy. Właśnie tak? Chciałem do tego dojść, że całkowicie, ja bym nie był taki skory do tego, żeby całkowicie zniszczyć. Natomiast sprecyzować, czy zweryfikować, czy znowelizować przepis, który mu stanowi o immunitecie. W sprawach błahych jak najbardziej tak, tak, ponieważ może się odbyć prowokacja również w stosunku do pańskiej osoby i wtedy niestety, zanim się coś odbyje, wie pan, błoto się przyklei, zanim się człowiek wymyje, zanim jeszcze ludzie popatrzą, że już tak prowokacji i tak dalej. Było przeprowadzonych szereg. No i, tak, tak, ale zawsze odpowiem pani jeszcze na to pierwsze pytanie. Dlaczego mój optymizm jest taki duży co do możliwości reformowania dzisiaj służb specjalnych w Polsce? Ponieważ współpracuję z osobami, po pierwsze, do których mam zaufanie, ponieważ znamy się szereg lat i wspólnie służyliśmy w różnego rodzaju organach państwowych, policji i innych służbach. I mamy już praktycznie przygotowane i wypracowane metody, w jaki sposób będziemy mogli te służby zreformować i tak naprawdę moglibyśmy już to robić dziś. Tak? I tak samo tutaj ten mój optymizm jest tak duży, ponieważ znam swoich kolegów posłów, którzy zajmują się innymi dziedzinami życia publicznego i chociażby poprzez te ostatnie konferencje, jutro w Warszawie będzie konferencja dotycząca samorządów w Polsce, tak? Ale były już konferencje dotyczące służby zdrowia i innych dziedzin i tam te wszystkie kwestie były przedstawione i będzie również konferencja dotycząca bezpieczeństwa. Natomiast tak, tak, no to organizuje Prawo i Sprawiedliwość i to są przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, którzy właśnie na tych tematycznych konferencjach przedstawiają właśnie te kwestie dotyczące poszczególnych dziedzin. Natomiast to nie jest tak, że my dziś te osoby, które zajmują się właśnie kwestiami bezpieczeństwa, są oderwane od tego, co się dzieje w służbach, tak? My również i tam mamy swoich przyjaciół, mam kolegów, którzy są dzisiaj funkcjonariuszami czy żołnierzami i ja wiem, co tam wewnątrz się dzieje, jakie są problemy, jakie są mankamenty, które należy, co należy zrobić, żeby to wszystko polepszyć. Z tym, że jak ta selektywność tak naprawdę ma wyglądać, ponieważ powołuje się pan tutaj na kolegów, natomiast no, Polska jest dużym krajem, instytucji jest dość dużo i tak naprawdę często te powiązania nie są takie jawne, jakby mogło się wydawać. Tak naprawdę to, kto komu lub czemu służy, wychodzi tak naprawdę w praktyce. Pani pyta się jakby o te kwestie takie bardzo globalne i dotyczące skali całej Polski i wszystkich dzielni, tak? Natomiast tak, ja dokładnie. Odpowiadając na pani pytania, mówiąc o tym już na samym początku naszego spotkania, jestem ekspertem z zakresu bezpieczeństwa państwa i dziś będąc posłem koncentruję się na tym wycinku pracy parlamentarnej i odnoszę się do kwestii związanych ze służbami specjalnymi czy policją, ogólnie służbami mundurowymi i tutaj ta, jak pani powiedziała, selektywność, tak, no ona jest wypracowana przede wszystkim poprzez lata doświadczeń, przede wszystkim praktyki i to nie jest tak, że dzisiaj moja aktywność parlamentarna to jest tylko, ona wynika, nie wiem, tylko z mojej osobistej działalności, tak? Ona by nie mogła być skuteczna i dobra, gdybym nie miał współpracowników, z którymi no, tak naprawdę razem pracujemy. Chociaż ich dziś nie widać, są dla państwa osobami anonimowymi, ale zapewniam, że to są wyśmienici prawnicy, wyśmienici eksperci właśnie z zakresu funkcjonowania służb specjalnych. Czy jest szansa, że pan Kamiński wróci do swojej czynnej działalności, na swoje stanowisko? Pan Kamiński powinien już dawno wrócić na stanowisko szefa CBA, ponieważ w tym momencie, kiedy Donald Tusk go odwołał z tego stanowiska, zrobił to w akcie zemsty za aferę hazardową. Tak, dziś już wiemy po tym, jak sąd umorzył postępowanie w tej sprawie, że te zarzuty, które zostały mu przedstawione, tak naprawdę to była bańka mydlana, która pękła. I rzeczywiście uważam, że pan Kamiński już dawno powinien wrócić na to stanowisko, a CBA powinno wskoczyć z
powrotem na te tory bezkompromisowej walki z korupcją. A jeśli można zadać pytanie właśnie o rolę CBA i zwalczanie korupcji, to jak popatrzymy historycznie, to najpierw CBA uprawniło aferę z współkoalicjanta samoobroną i to się skończyło dojściem do wcześniejszych wyborów. Później właśnie pani Sawicka i łzy nad tym, jak pan ją okrotnie, no nie wiem, uwiódł, to przechyliły mocno szale na korzyść Platformy. Wreszcie afera hazardowa i tak jak została rzeczywiście oficjalnie w świetle reflektorów ukręcony łeb tej aferze, pokazał, że w zasadzie żadnej walki z korupcją nie będzie. Więc suma summarum, wszystkie te afery doprowadziły do niesamowitego wzrostu korupcji, nie sądzi pan? I jaka w takim razie, jak pan to odbiera i czy jakąś pan rolę w tym odgrywa, jak pan czuje z czymś takim? No, rolę odgrywam taką, aby tą korupcję z naszego życia publicznego w Polsce wyeliminować i na to jestem naprawdę nastawiony. Oczywiście media i przedstawiciele Platformy Obywatelskiej przedstawiając mnie w tym złym świetle, no też chcieli mnie w pewnym sensie wystraszyć, tak, aby ta moja aktywność nie była zbyt duża, ale ja tego typu działań i zachowań, szanowni państwo, naprawdę się nie boję. Robiłem swoje i nadal będę robił swoje. I tutaj żadne nagonki czy różnego rodzaju prowokacje, jak pan zasugerował, nie są w stanie mnie tutaj zmusić do tego, żebym ja się poddał. Naprawdę, no, robię to dla naszej ojczyzny i mam swego rodzaju takie mocne wewnętrzne przeświadczenie, że to jest misja uzdrawiania Polski i musi dojść do reform. Tak jak mówiłem wcześniej, skuteczne, bezkompromisowe zwalczanie korupcji ten proceder wyeliminuje. To nie ma pan takiego paradoksalnego uczucia, że właśnie CBA przyczyniło się do wzrostu korupcji poprzez te w zasadzie no, nie zawinione przez CBA, ale konsekwencje. Mam paradoksalne poczucie, że jedyną osobą, która jest winna temu, że korupcja w Polsce wrasta, to jest Donald Tusk. A jaka nie będzie koniecznana Amber Gold? O, bardzo panu dziękuję za to pytanie. To jest rzecz, która ostatnio w Polsce się wydarzyła i to naprawdę niesamowite. Państwo na pewno poprzez media byliście informowani o tym, że Donald Tusk poprzez notatkę od szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego został poinformowany, że ta spółka to jest organizacja przestępcza. Tak? Na konferencji prasowej wypowiadał się, że on by sobie życzył, tak, aby te informacje, które są zawarte w tej notatce, zostały odtajnione i aby opinia publiczna była o tym poinformowana. Szanowni Państwo, no, lepszego zabiegu PR-owego to już dawno nie widziałem. Naprawdę, Donald Tusk tak nabił wszystkich w butelkę i naprawdę w sposób bezczelny okłamał Polaków, ponieważ nie sądził, że ktoś będzie chciał się tą sprawą zainteresować. Tak? Ja po tej konferencji postanowiłem udać się do kancelarii premiera i do jego kancelarii tajnej i wykorzystując właśnie te przepisy ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, zapoznać się z dokumentem, który by wskazywał na to, jakie osoby z treścią tego dokumentu, które osoby z treścią tego dokumentu się zapoznały. Tak? To zostało mi uniemożliwione, ja wtedy wezwałem do kancelarii premiera policję, dopiero po interwencji policji zostałem poinformowany, że ta notatka nosi klauzulę poufności. Nie, notatka jest poufna. I zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem ochrony informacji niejawnych, Donald Tusk sam, bez zgody wytwórcy, bez zgody szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, mógł tą notatkę odtajnić. Mówiąc, że on by chciał i by sobie życzył, żeby te informacje były udostępnione, to by kłamał, bo mógł zrobić to sam. Mógł zrobić to sam. Tylko w mojej ocenie poprzez moje doświadczenie, ta notatka nie jest kwestią kluczową, kiedy Donald Tusk pozyskał tak naprawdę informację o Amber Gold, że to instytucja przestępcza. Ponieważ Donald Tusk jest osobą, która dziś w Polsce sprawuje nadzór nad służbami specjalnymi. Istotna jest informacja, kiedy służby specjalne, czyli Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zarejestrowała Marcina P. i jego spółki i objęła je zainteresowaniem operacyjnym. Ponieważ od tamtego momentu
już szefowie ABW byli zobowiązani do tego, aby Donalda Tuska w tej sprawie informować. Tak? I jestem przekonany, że go już wcześniej informowali, ale jeżeli go wcześniej informowali, to co Donald Tusk zrobił z tymi informacjami? Tak? No, powinien ostrzec Polaków przed złodziejem, który ich okrada niejednokrotnie z oszczędności życia. A kogo tak naprawdę ostrzegł? Członka swojej rodziny. Członka swojej rodziny, swojego syna. I to jest, no, ten Państwu mówiłem wcześniej, afera popędza aferę, tak? Ten człowiek trzyma się kurczowo swojego stanowiska. O honorze tutaj nie można mówić w ogóle. Także kwestia zmiany tego obozu władzy jest tak naprawdę tylko i wyłącznie w Państwa rękach, w Państwa działaniu. I cieszę się i jest mi niezmiernie miło, że mogę tutaj w Dublinie dojść do tego spotkania, ponieważ no, Państwo później będziecie mogli rozmawiać ze swoimi rodzinami, ze swoimi przyjaciółmi, ze swoimi sąsiadami o tym, o czym tutaj dyskutowaliśmy i może dzięki temu część tych, którzy nie są przekonani, da się przekonać, aby też wzięli w swoje ręce losy naszej ojczyzny. Ja mam pytanie, czy od momentu Pana zdekonstruowania wobec Pana były używane prowokacje? Szanowni Państwo, oczywiście, że tak, ale to były prowokacje przede wszystkim dziennikarskie, które miały jakby nie wiem, kompromitować, tak, czy przedstawiać w złym świetle. Odporny jestem na tego typu działania. Skóra mi przez ten okres dosyć mocno stwardniała i im się to nie udaje. Szanowni Państwo, naprawdę aktywność przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości jest bardzo duża. W następnym tygodniu w Londynie będzie poseł Przemysław Wipler. Nie wiem, czy w tym czasie też tutaj dojedzie do Państwa, ale no, jestem przekonany, że będziecie mogli tutaj gościć coraz częściej przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, ale myślę, że powinniście też zapraszać. Wiem, że była Anita Gargas tutaj u Państwa. Powinniście też zapraszać właśnie dziennikarzy Gazety Polskiej, Jana Pośpieszalskiego czy Pawła Piekarczyka. To też są osoby. Paweł Piekarczyk na pewno do Państwa chętnie by przyjechał, się z Państwem spotkał, zaprezentował swoją twórczość i myślę, że to byłoby bardzo ciekawe. Szanowni Państwo, tutaj udzielając Panu odpowiedzi. Mój optymizm wynika również z tego, że media, które są niezależne, chociażby Gazeta Polska, tak, no, stają się tymi mediami. Dziś Gazeta Polska jest na drugim miejscu jako media opiniotwórcze. Tak, nasz dziennik, uważam, że portal niezależna.pl, w Polityce braci Karnowskich, tak, rzeczywiście codzienna Gazeta Polska, Radio Maryja, Telewizja Trwam, tu rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość nadal będzie walczyć o to i nie zaprzestanie, aby Telewizja Trwam uzyskała miejsce na multipleksie cyfrowym. No, ponieważ nie może być tak, że jakiś urzędnik państwowy, jakim jest Pan Dworak, nagle uprawnia sobie stanowisko do tego, żeby być dziś w Polsce cenzorem, tak, tego, kto może na multipleksie cyfrowym nadawać, a kto nie. Ja uważam, że Szanowni Państwo, jest szansa, ale ta, żeby zmieniać rzeczywistość dzisiaj w Polsce, żeby przeprowadzać reformy, żeby było właśnie ta równość dostępu do multipleksu. To musi się zmienić władza. Donald Tusk musi odejść w polityczny niebyt i wtedy będziemy mogli mówić o wolnej, suwerennej Polsce. Opłaty licencyjne przez... Natomiast pan już wiem, jaki wątek mi uciekł, bo pan się mnie pytał o te prowokacje, tak, i co się działo w momencie, po tym jak zostałem ujawniony. Dziś spotykam się z tym, że dostaję różnego rodzaju maile, które mają charakter gruźb pozbawienia mnie życia. I też na tego typu sytuacje reaguję. Zawiadomiłem prokuraturę generalną o tym fakcie. Jednego z nadawców maila, który był wysłany na moją skrzynkę poselską, ustaliłem,
Wiem, kim jest ta osoba. Praktycznie wykonałem całą pracę za prokuraturę i policję. Ta osoba, można postawić znak równości z tym mężczyzną Cyba z Łodzi, który dopuścił się tam mordu politycznego. I jaka jest reakcja prokuratury? Do tej pory ten człowiek nie został nawet przesłuchany, tak? Ale w sytuacji, kiedy na stronie internetowej Antykomor żartuje się z prezydenta, no to ABW potrafi z dnia na dzień o 6 rano dokonać zatrzymania. Ale w momencie, kiedy istnieje realne zagrożenie pozbawienia kogoś życia, ponieważ ten człowiek na portalach internetowych pokazuje zdjęcia pistoletu maszynowego i te zdjęcia są podpisane, że jest to przygotowane do Jarosława Kaczyńskiego, tak? No to jest coś nie tak. To jest coś nie tak. Czy w pańskiej ocenie i opinii Jarosław Kaczyński jest bezpieczny? Tak, ponieważ chronią go moi przyjaciele. Tak, skutecznie są to wysokiej klasy specjaliści, byli żołnierze jednostki GROM i dzisiaj jest chroniony. Zresztą te mainstreamowe media próbowały właśnie tą kwestię ochrony prezesa Kaczyńskiego dyskredytować i było to dosyć szeroko opisywane, jakie pieniądze to są przeznaczane. Tak. Oczywiście totalne bzdury. No, jest to pan premier Jarosław Kaczyński musi mieć ochronę, ponieważ jest to osoba, która w dużej mierze jest zagrożona, w szczególności po tym, co wydarzyło się w Łodzi, tak? Ja chciałam jeszcze, wracając do Smoleńska, zapytać o tą konferencję, która teraz się odbyła, w zeszłym tygodniu chyba, czy niedawno, i zostało ustalone przez naukowców, że była to jednak eksplozja w powietrzu. Jaką my mamy szansę, żeby wreszcie się naprawdę prawdy szerzej dowiedzieć, bo wiem, że to tylko chyba niezależna i właśnie gazeta polska. Ale to jest kolejna sytuacja, w której muszę Państwu udzielić tej samej odpowiedzi. To będzie można wyjaśnić i przyczyny tej katastrofy będzie można wyjaśnić, kiedy Platforma Obywatelska odejdzie w niebyt razem z Tuskiem. Natomiast rzeczywiście tutaj chylę nisko czoła przed uczonymi i profesorami, którzy przeprowadzili badania, które świadczą o tym, że doszło do wybuchu. Chociażby fakt znalezienia w ciele świętej pamięci pani Walentynowicz mitus poszycia samolotu, tak wskazuje na to, że doszło do wybuchu. No ale w momencie, kiedy Donald Tusk przed Putinem jest cały czas na kolanach, kiedy w całości oddał śledztwo do prowadzenia Rosjanom, kiedy samolot cały czas już po takim czasie znajduje się na terenie Rosji, no to nam ciężko jest dzisiaj wyjaśniać przyczyny tej katastrofy. Nie mamy żadnych informacji od naszych służb, które były zobowiązane do tego, aby to wyjaśnić, chociażby zbierać częściowo informacje, do czego tam tak naprawdę doszło. Na pewno wyjaśnimy to w momencie, kiedy zmieni się postępowanie. Dziś wewnątrz struktur tych służb są ludzie, którzy są merytorycznie przygotowani, ale widzę potencjał ludzki również w tych osobach, które dziś w tych służbach nie pracują. Szanowni Państwo, podczas spotkań moich w Londynie, w Cambridge czy tutaj w Dublinie, no przecież osoby władające kilkoma językami, posiadające świetne wykształcenie, mogące poszczycić się dyplomami wybitnych uczelni, no któż inny, jak nie te osoby, właśnie powinny być wykorzystane do tego, aby stać na straży bezpieczeństwa państwa. Oczywiście kwestie jakby tutaj szczegółów pracy to nauczą się i przyswoją to sobie momentalnie, ponieważ są tam osoby, które będą mogły w taką pracę wdrożyć, przeszkolić, a potencjał Polaków jest naprawdę ogromny. Jest naprawdę ogromny. To nawiązując do tego pytania, jakie gwarancje takie osoby mogłyby mieć, że nie spotka ich taki los jak pana? Taka praca, że gwarancji żadnych nie ma. Szanowni Państwo, to też jest moją rolą dziś w polskim parlamencie. Ja nigdy nie dopuszczę do sytuacji,
żeby kiedy media będą w sposób nieodpowiedzialny narażały czyjeś życie lub zdrowie. I te reformy, które zostaną w przyszłości przez Prawo i Sprawiedliwość przeprowadzone, również będą polegały na tym, aby wdrożyć takie przepisy, które uniemożliwią dekonspirację któregokolwiek z funkcjonariuszy. I do takiej sytuacji dojść w Polsce już nigdy więcej nie może. Kiedy rozmawiałem ze swoimi kolegami ze Stanów Zjednoczonych, z FBI czy z DA, to oni po prostu nie mogli zdać sobie sprawy z tego, jak to jest możliwe. Jak to jest możliwe. Część z nich przeprowadzała tego rodzaju akcje u siebie w kraju i oni po prostu nie mogą zrozumieć, że państwo w taki sposób traktuje ludzi, którzy służą dla swojej ojczyzny. Ale uważam właśnie, że no, przecież nie można do jednego worka wrzucić policjanta, który nie wiem, pracuje w magazynie i wydaje mundury, tak, z tym, który na co dzień jest na tej pierwszej linii walki z tą zorganizowaną przestępczością. Nie da się, szanowni państwo, przez 35 lat być funkcjonariuszem pracującym pod przykryciem. To jest po prostu niewykonalne. Oczywiście chciałbym tutaj państwu też pokazać swoją postawę. Ja zostałem zmuszony do tego, aby odejść z Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Rzeczywiście odchodząc miałem uprawnienia do tego, aby już uzyskać emeryturę, tylko to jest emerytura niewielka, bo to jest tylko 40% uposażenia. Natomiast w momencie, kiedy zostałem posłem, dobrowolnie zrezygnowałem z tej emerytury i dziś nie pobieram. I pobieram tylko uposażenie poselskie. I jestem jedynym posłem dzisiaj w parlamencie, który dobrowolnie zrzekł się pobierania takich świadczeń. Tak? Natomiast odnosząc się do tych przepisów, które mają wejść właśnie, no, one już są przegłosowane, ta ustawa już jest, one wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku. Dziś Platforma Obywatelska mówi świetnie, jest wielu chętnych, którzy chcą wstąpić w struktury policji, nie wiemy co z tymi ludźmi robić, gdzie ich kierować. Tak? Tylko dlaczego się tak dzieje? Bo oni jeszcze do końca grudnia, jak zostaną przyjęci, to zostaną przyjęci na starych zasadach. No ja jestem ciekaw, niech Platforma Obywatelska powie w czerwcu przyszłego roku, jaka jest statystyka przyjęć do policji. Kto wtedy się będzie decydował na to, aby w służbach mundurowych służyć. Tak? Masowe odejścia dziś z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, masowe odejścia z policji. Platforma Obywatelska mówi, nie, takich sytuacji nie ma. Jak nie ma, jak są, ponieważ z tymi ludźmi rozmawiam, tak? Oczywiście to było wystąpienie kabaretowe. Natomiast, żeby też przekazać państwu dowód na to, że ta konferencja zorganizowana w Sejmie, to było wszystko misternie od samego początku przygotowane. Jeden z dziennikarzy TVN-u 24, tuż przed tą konferencją, media o tym pisały i to relacjonowały tą sytuację. Zadzwonił do Beaty Sawickiej, rozmawiał z jej asystentem i chciał Beatę Sawicką zaprosić do siebie do programu po tym, jak ta konferencja się zakończy. Jaką uzyskał odpowiedź? Że jest to niemożliwe, ponieważ Beata Sawicka zaraz po konferencji odjeżdża karetką. Także spektakl wyreżyserowany od samego początku do samego końca miał właśnie tuż przed wyborami wpłynąć na opinię. Dobrze, to odpowiem może na Bonda nowego jeszcze nie widziałem. Nie widziałem, jak wrócę do Polski, to oczywiście wybiorę się do kina, bo lubię akurat te odcinki z Danielem Craigiem w roli głównej i ten film jest dosyć ciekawy. Natomiast żeby miał on w jakikolwiek sposób obrazować kulisy pracy funkcjonariuszy działających pod przykryciem, nie mam nic z tą pracą wspólnego, natomiast jeżeli państwo chcecie taki film obejrzeć i chcecie po taki film sięgnąć, to jest film Donny Brasco w głównych rolach Johnny Depp i Al Pacino. To rzeczywiście jest film, który oddaje duże realia pracy pod przykryciem.
Już panu mówię, Bandyta, to taki tytuł ta książka nosi, autora już nie pamiętam. Ta książka też opisuje kulisy działania jednego z funkcjonariuszy FBI, który pracował pod przykryciem. I tu naprawdę są pokazane w tej książce realia pracy. Chciałem podziękować panu Tomkowi za przybycie do nas, do Dublina. Niezwielki to był dla nas zaszczyt. Bardzo dziękuję wszystkim za uczestnictwo w tym spotkaniu. Mam nadzieję, że wszyscy dobrze, dobrze się bawili, bo w sumie to natomiast będą dobrze wspominać, bo niewątpliwie dyskusja była bardzo ciekawa. Argumenty, które zostały tutaj wysunięte, bardzo mnie podniosły na duchu, szczerze mówiąc. Mam nadzieję, że Państwa też. Jeszcze jest szansa. Państwu również jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że temat chociaż w dużej mierze wyczerpaliśmy. Jeżeli nie, to też mam nadzieję, że będzie okazja do kolejnych spotkań. Także wszystkiego dobrego i do widzenia.